Szkolenie domowych wędzarzy i masaży dla działalności MOL i RHD? Przyznacie, że sama nazwa tego, czemu się przyglądaliśmy, brzmi i tajemniczo, ciekawie i smacznie. Bowiem to, co prezentowali mistrzowie świata w grillowaniu i barbecue, a zarazem mistrzowie w swoim fachu, Leszek Kosarzecki i Mariusz Nowicki oraz towarzyszący im zarówno w tzw. nadbudowie, jak i bazie, dr Jacek Kucharski, niegdyś zastępca szefa Głównej Inspekcji Weterynaryjnej, było z najwyższej półki tak przygotowanych smakołyków. Dodajmy do tych znakomitości Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, organizatora szkolenia oraz Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, który finansował całe przedsięwzięcie. Pełnię osiągniemy jednak dopiero wtedy, kiedy powiemy, że miejscem wydarzenia była restauracja Pod Wiatrakiem w Warcie, uroczym miasteczku pod Sieradzem w województwie łódzkim. Wiedzę nie tylko o grillowaniu i barbecue chłonęli doświadczeni już kucharze, ale także adepci tego zawodu. Uczniowie Technikum Żywienia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 imienia Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Dlaczego? Bo jest to coś innego. Jest to pokazane na żywo. Jest tutaj nowy całkowicie sprzęt. Ja pierwszy raz osobiście widzę taki. Wygląda no na naprawdę prawdziwy, taki profesjonalny, kosmiczny, drogi, więc na pewno spełnia swoją rolę. Barbecue to jest troszeczkę wyższa półka grillowania. Już trzeba mieć trochę więcej wiedzy, o ile na grillu już można podjechać sobie do sklepu czy do delikatesów, kupić gotowe mięso, które wrzucimy sobie na grilla, ono już jest przyprawione, gotowe, dobrze zrobione. Natomiast przy barbecue to, co robi Mariusz, to już troszeczkę jest kombinacji, to już wymaga większej wiedzy. W nowoczesnych urządzeniach do grillowania, wędzenia i barbecue, którymi są opalane suchym drewnem olchowym, sterowane cyfrowo smokery. Taki smoker kosztuje 20 i więcej tysięcy złotych. Działa znakomicie. Nie minęło wiele czasu, kiedy poczuliśmy fantastyczny zapach świeżo uwędzonego boczku i dobrze wysmażonych steków wołowych. Tak, boczek świeżo wyciągnięty z wędzarni, peklowany oczywiście wcześniej odpowiednią ilość dni, na urządzeniach marki Smoker, które tutaj jakby prezentujemy i szkolimy na nich tutaj obecnych ludzi i uczniów ze szkół. I fajnie, że Pana tu przyciągnął ten zapach, bo ten zapach jest wyczuwalny i właśnie o to chodzi, żeby to było smaczne, zdrowe, a jednocześnie sprawiające przyjemność w jedzeniu. Stek był według mnie bardzo dobrze przyrządzony, rozpływał się wręcz w ustach i mam nadzieję, że kolejne też będą tak smakowały, a wręcz mogą być jeszcze inaczej dobrane przyprawy i mogą być smaki całkowicie inne, pomieszane. Ja ogólnie interesuję się właśnie głównie gastronomią i sięgam różnych wiedzy na temat gastronomii, bo to jest obszerne bardzo słowo. I po prostu przyjechałam tutaj, żeby dowiedzieć się jak najwięcej tych rzeczy, tak? Czyli co, warto było tutaj? Tak, warto było przyjechać, ponieważ no, rozwijam się w tym kierunku i chcę zasięgnąć jak najwięcej wiedzy. Pan Mariusz i jego koledzy uczyli czegoś więcej niż zwyczajnego grillowania. Grillowanie to sport narodowy Polaków, jak piłka nożna i siatkówka w tej chwili. My natomiast tutaj proponujemy, aby ludzie, którzy chcą grillować, troszkę poszli krok dalej, albo nawet dwa, i zastosowali metodę barbecue, taką bardzo popularną w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ta metoda różni się tym od grillowania, że musimy troszkę użyć więcej inicjatywy, więcej jakby wiedzy, więcej możliwości sporządzania tego posiłku, tak? Polega na tym ta różnica, że po prostu musimy elementy mięsne dłużej przetrzymywać w naszych grillach, wędzarniach, w urządzeniach specjalnych do tego stworzonych, do barbecue. Chodzi o to, żeby była troszkę niższa temperatura, czyli około 120-130 stopni Celsjusza. No i niestety czas wydłużony o kilka godzin nawet, albo kilkanaście, zależy jaki to jest element mięsny. Co może nie każdemu tutaj jakby pasuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że robimy jakąś imprezę w ogrodzie, klepiemy to mięsko sobie, marynujemy cokolwiek i rzucamy na ruszta raz, dwa, trzy i już musimy to sobie zjeść. Niestety, to trzeba poczekać, a to barbecue to jest to, że musimy przygotować dzień wcześniej, zamarynować, odpalić grilla, ustabilizować temperaturę, żeby była właśnie niska i dopiero wtedy możemy podejść do prawidłowych czynności jakby przyrządzania tego mięsa w niskiej temperaturze z przyprawami,
i z lekką ilością dymu, tak, żeby to ten dym nadał aromat odpowiedni temu mięsu, no i co spowoduje jego soczystość i smak przede wszystkim, bo o to nam tu wszystkim chodzi. Jak i o to, żeby była to fascynująca nauka. Bardzo, można się nauczyć przygotowania mięsa dobrej klasy, dobrze grillowania, no i bardzo dobre smaki i tak dalej, poszerzy swój horyzont o jakieś wyższe kulinary niż wiadomo patelka, tak? Co, teraz pod wiatrakiem będą steki, że ho, ho. Na pewno jakąś część tutaj informacji prowadzimy do naszej kuchni po takich tutaj naprawdę tutaj mistrzostwach świata, co tutaj panowie uczą, więc myślę, że dużo informacji pochłoniemy i dużo nam to da do restauracji. Ponieważ lubię gotować, od zawsze lubiłam gotować i kuchnia to jest coś, co chciałabym robić w życiu. A co tu nowego, czego się dowiedziałaś? No, na razie się jeszcze dowiaduję i mam nadzieję, że dowiem się jeszcze więcej. To znaczy? Wszystkiego o grillowaniu i barbecue. Prowadzący szkolenie używali do obróbki różnych rodzajów mięsa i ryb, ale głównie wołowiny. Na tym panelu szkoleniowym mieliśmy wszystkie elementy, można powiedzieć, kulinarne. Wieprzowina, wołowina głównie tutaj jest naszym głównym priorytetem. Mostek wołowy, całkowicie nieznany element w Polsce, strasznie trudny, tak, ale natomiast w Stanach bardzo popularny i bardzo smaczny, tylko musimy przekonać Polaków, chcemy przekonać Polaków, żeby zaczęli podążać w stronę wołowiny, zaczęli kupować dobre elementy z tej wołowiny, bo Polska w tej chwili jest, można powiedzieć, liderem w Europie producentów wołowiny, dobrej jakości wołowiny, wołowiny sezonowanej, z dobrych hodowli krów, dobrej jakości, dobrych ras krów, typowo mięsnych. I niestety, tak jak zauważamy na takich szkoleniach, Polacy jeszcze boją się tej wołowiny. To jest takie troszkę fatum z zeszłych jakby lat komunizmu, gdzie ta wołowina była tragicznej jakości. Staramy się drobnymi kroczkami przekonywać ludzi do prawidłowego sporządzania wołowiny, do kupowania dobrej wołowiny, dobrej jakości, bo już w Polsce taka jest i to jest polska wołowina. I po to tu jesteśmy. Uczniowie z zespołu szkół zawodowych nr 2 w Sieradzu wracali ze szkolenia zadowoleni i z zaświadczeniami o jego ukończeniu. Życzę przede wszystkim grupie, która była, uczestniczyła, żeby dalej kontynuowała pracę w zakresie przygotowania dań z grilla i z barbecue. Życzę, żeby poszło to w takim kierunku, żebyście otworzyły swój biznes taki związany z małym handlem detalicznym, żebyście jakieś swoje produkty regionalne wypracowały, jedzenie, które ludzie będą podziwiać i tak dalej, żeby ten efekt dzisiejszego szkolenia, tych warsztatów przyniósł dla was jakąś taką realną szansę życiową, żebyście odniosły fajny sukces. Wychodzimy naprzeciwko zainteresowania konsumentów i adeptów grillowania i obróbki termicznej mięsa, ponieważ to się sprzedaje. Ludzie chcą jeść mięso obrobione termicznie w domu, w gastronomii, które jest bardzo cennym odżywczo produktem i bardzo smacznym. I uczymy ludzi, jak dobrze grillować, albo jeszcze inny termin, jak dobrze robić barbecue, czyli grillowanie pod przykryciem. A w tym coraz ważniejsza jest wołowina. Wołowina ma zły PR w Polsce, nie ukrywajmy. Polacy jedzą tylko 3 kg wołowiny rocznie na głowę. Najwięcej jemy wieprzowiny, 40 kg, drobiu 30 kg na głowę mieszkańca, a wołowiny tylko 3. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, afera BSE, która ludzi uprzedziła do wołowiny, którą zwalczyliśmy po 20 latach walki z BSE, o czym Polacy nie wiedzą, zwalczyliśmy tę chorobę. Jesteśmy wolni od BSE całkowicie. A druga rzecz, nie było wołowiny kulinarnej dostępnej. Jedliśmy wołowinę ze starych krów mlecznych, niekulinarną. I to ona się nie udawała. A dzisiaj wiemy, jak robić kulinarną wołowinę z ras mięsnych, wspaniałą, fantastyczną i tego uczymy naszych słuchaczy. Smacznym finałem przedsięwzięcia Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP było podsumowanie szkolenia i degustacja przygotowanych w jego trakcie smakołyków.
Grzegorz Kopacki, właściciel restauracji Pod Wiatrakiem, znany hodowca bydła z Proboszczowic, witał przedstawicieli władz samorządowych powiatu sieradzkiego, miasta i gminy Warta oraz rolników, producentów mięsa wołowego. Najbardziej uroczysty był moment wręczenia dyplomów ukończenia szkolenia niemal całej obsadzie kuchni restauracji Pod Wiatrakiem. Jestem dumny, że dzisiaj mogę w swojej restauracji gościć tak zacnych ludzi, ludzi, którzy potrafią nas nauczyć, jak przygotowywać dobrą wołowinę. Cieszę się, że zagościł nas pan prezes Stowarzyszenia Wędzarzy i Masaży. Cieszę się, że przybyli tutaj goście, którzy będą w wspaniały sposób promowali to mięso, którego jeszcze nie znamy, ale na pewno będziemy to kochali i lubili jeść. To, co tak pieczołowicie przygotowywano podczas dwóch dni szkolenia, można było teraz degustować do woli. Zawsze uwielbiałem Wartę, zawsze uwielbiałem ludzi z Warty, ale przede wszystkim rzeczywiście tutaj jest duży rynek wołowiny. No to, co dzisiaj zresztą pokazuje ta nasza impreza. Szkolenie domowych wędzarni i mistrz świata w wędzeniu i w grillowaniu. Dwóch. No to pokazuje, że rzeczywiście Warta wybija się na taką stolicę wołowiny i bardzo dobrze, dlatego że są tu dobrzy ludzie, ale przede wszystkim świetni producenci wołowiny. I to chyba pokazuje, że Warta idzie w kierunku wołowiny. Mamy doskonałych producentów mięsa wołowego i chcemy to pokazać światu. Spożywajcie mięso wołowe, przyjeżdżajcie do gminy Warta. Tutaj jest to, co najlepsze, blisko natury. Już niedługo mięso wołowe może być jednym ze znaków firmowych rolnictwa powiatu sieradzkiego. Mamy bardzo dobre hodowle, mamy rolników, którzy naprawdę potrafią hodować i to mięso, które jest z powiatu sieradzkiego, ale nie tylko, wołowe, jest jednym z lepszych mięs, które są na świecie. Myślę, że teraz gmina Warta będzie miała coraz większe znaczenie na rynku tutaj mięsa wołowego. My tutaj założyliśmy spółdzielnię, która rokrocznie będzie sprzedawała około 1200 sztuk z perspektywą no, jeszcze większej liczby sprzedaży. No i produkujemy mięso wysokiej jakości. Kupujemy głównie opasy, rasy Charolais i Limousin, więc myślę, no, że jest to rynek rozwojowy. Ekipę ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP żegnano słowami: przyjechaliście w dobre miejsce w Polsce i zawsze będziecie tutaj mile witani. Wszystko dzięki panu Grzegorzowi Kopackiemu, to muszę przyznać szczerze, że jesteśmy po raz drugi w komisji promocji mięsa wołowego i powiem, że mam wielu rolników, wielu przetwórców tej swojej komisji, ale to, czym ujął mnie Grzegorz Kopacki, po prostu mnie rozwaliło. No i chciałem spróbować. I specjalnie pod niego zrobiłem szkolenie. Wziąłem ze sobą ludzi, mistrzów świata, jak wiesz, wziąłem głównego lekarza weterynarii, po to, żeby pokazali ludziom, jak można z wołowiny coś zrobić. Jestem zachwycony waszym regionem, bo automapa mnie pociągnęła bokami i jechała przecudownie. Także miałem przyjemność poznać się z waszymi hodowcami, dumnymi, mądrymi, młodymi, którzy mają przed sobą ogromną przyszłość. Z szefową waszej grupy producentów wołowiny. Jak się dowiedziałem, jak to robicie, i będąc razem z Jackiem Kucharskim, jak słuchaliśmy, jak karmicie to, gdzie sprzedajecie, jak to idzie, to mówię, będę to kontynuował. No ale tu nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował szkole gastronomicznej waszej. Myślę, że na wiosnę wrócimy do was i zrobimy takie szkolenie dla całej szkoły. Trzymamy za słowo i mówimy do zobaczenia wiosną.